Dobra, ty jeszcze laścik, nie? Laścik. Partiatik! Live. Inną klasą jeszcze można zapieprzyć, no. A to kiedy będzie? O, full wersji. Dzięki Orochimaru za 6 lat, witam. O, też się kocha widzę. Witam. Piałna w trumnie leży na start, no to giga. To full da szybciej tego używa? Czy to się używa szybciej? Aha, to. Spoko. Kolejna podpatelnie do gry. Czy pod Deggera z tym z lifestylem? Pod truciznę? Ale ona chyba early gorsza, bo jak na nią grałem, to zazwyczaj win był. Co? Tylko jak? Ej, ale pateleczka by tu tak siadło, że to jest luj, no niewyobrażalny luj ogłuszacz. Przecież to jest chłopie, jakieś nieporozumienie, jak ta patelnia tu siada. Kryształ? A, na patelnię, racja, to był ten upgrade i to jest pod poisona wtedy. Rzeczywiście, ta patelnia wtedy jest poison. Dzięki widzu za przypomnienia. Soren Sandals 3 kiedy? Na pewno muszę w końcu zrobić jakiekolwiek Soren Sandals niedługo. Bo bardzo dawno już planuję. Jakoś tak z 200 lat na oko. Ej, tarcze grać? Szczerze, pod tą tarczę było spoko, po prostu te miecze były słabe. Myślę, czy tarczy nie zapieprzyć. Nie, pierwszy raz, ale nie pierwszy rank. Czwarty czy piąty, ale generalnie piękna ta gra. Tak drugie, co mi się jaka gra spodoba, ja mu ufam. Czekaj, jaka ta patelnia teraz jest? Ona jest na 3 sloty tam. No i nie wiem, teraz chyba wypieprzę tą. I dam fuda, bo jest lepiej. To w ogóle trzeba przemeblowanko zapieprzyć. Jak to zrobić, żeby był git? Ha, dobra, widzę, bo ja mam źle. No to i tak się drugi banan. A, czekaj. A nie, bo to też się nie łapie i tak. To jest jako jedzenie? Ten grzybek? A, to jest jedzenie w ogóle, teraz się zorientowałem. Nie będę grał pod tarczę. Sensu nie ma. Ty, ale te buty są spoko, ale nie wiem, czy za szóstkę są spoko. Chyba nie. Czy warto grać pod dwie świnki? Bo ja ciągle tak gram. Ona się w trzy tury zwraca, nie? I w czwartej już na plus jesteś. Pytanie, czy warto ją trzymać? Trochę zajmuje. Więcej niż dwie nie, ale je, czy w ogóle się dwie opłaca? Nie wiem. Kurde, nie. Ten tarot pieprzony. Co to jest za gówno? Na pewno to. Kurde, to się... A, dobra. Dobrze, zobaczyłem zanim zaczęliśmy lecieć turkę. Ja chcę krwawy kryształ i na nożyk damy. W ogóle spoko jest ten nóż, on jest za free, staminki. Mamy very low. Drugą patelkę trzeba grać, bo jak jest very low, na trzy bronie grać.
Albo patelka to i rękawiczki full pakować. Przydałoby się zamiast tego banana, marchewa i te borówki, czy jak to się nazywa. A nóż zieloną potę, co to daje? Truta? A co, bo jaką miał trutę, no pierwsza już. O, boróweczki, ale... Lipa, że to, ale szczerze, to i tak mi się bardziej to opłaca. Bo teraz działa wszystko. 7. Ty, no ja biorę za 7. Dupę, 7? Wiesz co... Czekaj, nie. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem. Wiecie, musiałaby być inne jedzonko. Dziękuję bardzo. Czytał na Goliborde 5 zł. Wysyłamy miłego doneta, jak to mamy w zwyczaju w klubie. Pamiętaj o jebaniu, czarny żart nie jebać. Co najwyżej można trochę piec nad ogniem. Dobrze, że napisałeś, że nie można nikogo tego. Każdy jest równy na świecie i poza światem. Nie chcę armora w tym miejscu. Nie, czekaj. Ale nie, bo ja noża nie będę miał. Warto bez noża zapieprzyć? Rana jednego? W sumie nóż nie daje dużo DMG na ten moment. Ja czekaj, ja mogę z nożem zagrać. Ty, serio? Duże... Tutaj największy skill to będzie w tej grze ogólnie wymagać ułożenie rzeczy. Bo te buildy to po czasie się wyklarują, będziesz wiedział co grać, jak parę razy zagrasz. No to jest skillowa rzecz w tej grze. Ułożenie itemów. Wampiryzm i truta. Pytanie właśnie co? Zobacz to! No zaraz, matę! Bota truskawka. Na pewno biorę tą torbę. Ja zagram dwie patelnie chyba, bo ja mam very low staminę w dupę. Ja muszę coś zagrać. Ej, dwie na trutę zagrać. O kurde, dwie na trutę zapieprzyć, no. To byłoby tak OP. Co robi trumna, przeczytaj. No widzę. Fajne. Ale ja mam w trumnie tego, patelnię, no to. Dzięki. Co? Rozgrzeszyciel, w dupę. Czemu ty masz... Ja już tyle razy czytałem ten nick, a i tak go nie umiem czytać. Witam. Dziękuję za 14 lat. Rozgrzeszyciel numer 1, okej. O kurde. Ptaka ja lubię, nie? O Jezu. Zamiast drugiej patelni, kosa. Ale by tu siadło. Ja pierdzielę. Dobra, koskę zagramy. Patrz matę, jak ją zniszczymy. A jaki burst leci na łeb. Dobra to.
Zobatrute w ogóle ile robi, ja pierdzielę ty. Co tu się odpieprza? Czekaj, ta kos... Aha, 3. Za mało mam. Czekaj, tu jakoś? No mógłbym. Aha, nie stać. 4, no ta, tutaj by siadła i o. A nie, bo ona musi patelnię zasilać, tak? I ona wtedy daje wzmocnienie. A nie, ona w trumnie musi leżeć w ogóle. Ta kosa. Potkę mówisz? A z nożem? Zapodajmy to. Co nie chcę tego. Dobra, dobra, no testa. Trumnę otoczyć plecakami, mówisz, będzie lepiej? Ja pierdzielę. Oddaj mi kosę. Ty, w sumie masz rację, że byłoby lepiej. Czekaj, jak ja mam to zrobić, tak myślę, żeby 20 tego. Tego nie mogę obniżyć. Czekaj. Tylko pytanie, jak to zrobić, bo ja chcę, bo to jak w trumnie jest, to jest lepiej, nie? No jest lepiej. Ale może być tak? A tego się nie opłaca. Aha, racja, no tak, mogę zrobić tak. O kurde, widzę ty. Co tu się dzieje? Tylko borówę wypieprzyć? Za rękawiczki szczerze pyli się. Opłaca się i luj. Gdzie kosa zaraz będzie? No to te itemy są tylko na chwilę. To jest za piątkę. Co tu jest? Ty, to mi się wydaje giga OP. To nie jest giga OP? Dupa? Mi się wydaje tak OP, że ja pieprzę. Coś tu nie gra, że... Ale rękawiczki musiałbym wypieprzyć, chyba że nie na patelnię, tylko będzie to tylko na kosę i... Ale patelnia jest OP. Nie musiałbym, musiałbym grzyba wypieprzyć. Pytanie, czy warto. Dajesz... A nie, czekaj, co ja zrobiłem? Co ja w dupę zrobiłem? Przecież to... No ta, to muszę wypieprzyć rękawiczki. Tak? No ta. Ej, poczekaj, nie no, jak to zrobić? Chyba tak to zapodamy, to na patelnię i tutaj na kosę, bo tu kosę będziemy mieli. Już kiedyś się zmieści. W dupę. Borówę to można w teorii zapieprzyć tam potem, gdzieś jakiś slota. Ja kosy nawet nie mam gdzie dać. No kosa to też...
Tu bym dał kosę. Czosnek wypieprzyć na razie i dać kosę. Nie, na odwrót. Nie, czekaj. Ja pierdziłem się we łbie już pieprzy, widzę. Ale to musi być... Ach, kurde. Ej, to jest git teraz. To jest git. Rel? To wygląda bardzo... Aha. Nie, tak, tak, tak. Jest, rękawiczki są na kosie. Tylko tutaj potrzebuję szybko pasek. Szybko pasek. Giga szybko paska trzeba, nie? Nie wiem, to robić. No właśnie, patelnia słaby, ale nie ma, nie da się lepiej, nie? W tym momencie, tak mi się wydaje. No bo ważniejsza jest teraz kosa. I no w tym przypadku to jest spoko. Bo jakbym tu zapieprzył patelnię, no tutaj jak się pasek dostawi, to będzie naprawdę idealnie. Paska i tak nie dadzą teraz. Ja na razie to zakupię, bo w tym miejscu to będzie lepiej busytować. Nie? Dobra. Na razie grajmy tak. A racja, bo po prostu ją obrócić, ale dość. Siedem. Zobacz, jak ta truta leci. Ja pierdziele. Jak ta truta leci, jak popieprzona, ty. O chłopie, co ty się dzieje? Dobra, teraz jest w sumie git. Teraz można szukać innych miejsc. Nożyk kolejny. Szczerze, warto, bo nóż nie wymaga staminy, a ja teraz full DMG chyba idę i luj. Nie? Kolejny pod tego albo pod... Ty! Jak zrobić teraz podkrwawienie dusz, a ja się leczę z poisona dzięki temu, to przecież ja będę nieśmiertelny. Ja pierdzielę, ty tak? Czy mi się wydaje? Nóż zamiast grzyba, no grzyb tak, grzyb tutaj do dupy. Ty, w sumie tak, masz rację, tutaj grzybek siada konkret. Tutaj jakby dać to w sumie nic nie daje, no. Haj w ogóle jest, Borówy wywal? Jak? Co ja? Zobacz, jak truta na łeb leci na szmaty. Ty widzisz to? Jest popieprzony, ty. Nie interesuje mnie, ale nie mogę tego. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Dominik pierdał na golibordę 5 zł. Jebać czary muchów pierdolonych bdałów. Czekaj, przepraszam, co ty piszesz? Przepraszam wszystkich ludzi, nie wolno tak pisać. Obrzydliwe zachowanie tego konsumenta. Ty. Aha, to nóż tylko. Ja nie chcę drugiego noża na ten. Ja chcę teraz na... Ale czy ja to muszę łączyć? Tego nie mogę po prostu wpieprzyć tak o, żeby działało se? A luj z tym potem. Ptak by tu giga siedział ogólnie w tym miejscu. O Jezus. Jest
sobie to wyobrażasz? O Jezus, Mary. On by tam tak siedział. O Jezu. Te rękawiczki muszę pod krwawienie, bym mnie wpieprzył. Ty to widzisz, co się dzieje tym ptakiem? Ja pierdzielę, ty. Bo już jest po gierce chyba, czy nie? Czy to jest chore? Ty, ja mogę przegrać w ogóle walkę? No zobaczymy, teraz czy się da przegrać. Dobra, bo to jest tak, że się chwilę ładuje ten build. Wpieprza się nagle taka bomba na łeb, jest koniec. Piękne. Rękawiczki sobie zakupimy jakieś. Ty, ja myślę tak. Jak to w ogóle zrobić? To co to jest? Czekaj, co ja szukałem? Aha, tych krwawego gówna. Ta bota znowu. To się łączy z rękawiczkami, nie tylko z tym. Tego jajo, ale nie chcę go. W tym buildzie to ma sens? Ty, słuchaj mnie teraz. Dawaj potem na za świnie. Ale ja nie chcę trującego tego, tylko krwawy ten nóż. To będzie lepszy, wydaje mi się, tak pod lejta. Witam, witam. No tutaj jakieś wyzwanie było, dobra, ale się po 77 LP. Full HP w ogóle. Full HP na tym etapie gry. Ja pierdzielę, co tu się dzieje, ty? O, i to nam da tych krwawych gilwien. Ten kamień na kosę, ale ja biję to rutą, a nie tak z łapy. Co za gierka? Tytuł masz w tym. Ja to nie pamiętam tytułów. Czy to warto brać? 12 armora. Albo 2 staminy, albo 2 laka. Kurde, to jest niezłe, tylko nie ma za co. Jakbym tam nawet wpieprzył, zablokuję to na razie. Backpack battles. No to... No to jest chore. Tak mocny build. Fluten leci na łeb. Od góry go jakoś nie ma jak. Nie ma jak go tu wpieprzyć. Tutaj to się raczej nie opłaca. Czekaj, jakby go tu dać? Bo ja bym chciał, żeby na kosę działał. A nie, przecież to nie ma znaczenia. Po prostu to... Jestem głupi w dup. To mogę dać gdziekolwiek. To nie ma znaczenia w tym momencie. To nie jest ten rodzaj. Co jeden wolny? A, tu? Ej, czekaj, ja szukam krwawego. Gówno. Boruwa gdzieś? Dobra, grajmy.
Chyba trutę jednak wezmę. Mam tyle żarcia, że ja i tak się dużo leczę, nie? Oj. Oj ty. Sroj. Ty. Dobra. Kosa za 7. Ale na dwie kosy nie mogę grać niestety. Bo ja już mam i tak haj. Ja będę bił raz na 10 godzin. Sporo many mam. A co zużywa manę? Ej, kupiłem tą lampę, bo jest kolejna, widzę. Cztery armora, ty co to jest? Za build. Co to w... Jak ja przegrałem? Co się wydarzyło? Ty co się wydarzyło w ogóle? Ty, problem taki, że nigdzie nie ma... Bez czego? Tego, co trzeba. Ej, drugiego ptaka kupić? Zablokowałem go. Ej, to jakieś kozaki teraz się trafiają same, zobacz. Niby truta... O kurde, co jest? Co to za chłopy, ty? Ja pierdziel. Nie, czekaj. Jak ja mam to po taniości zrobić? A nie, bo to wchodzi tak na kosę. I tutaj to nic nie da, nie? Nie mogę znaleźć tego itemu, który jest ważny, no. Ej, czemu się jeszcze nie wykluł? Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Tusk dał na Goliborde 5 złotych. Ej mi pruchlaku, zbudź się, jeden. Ej mi, budź się, już, już, budź. Jezu, w końcu dało to gówno pieprzone, ty rozumiesz po takim czasie? Sara wykituje i dało. Mam, tylko muszę przestawić. I co to za buildy ludzi po full armor? Dobra, ty full armor, szmato, a gdzie DMG? Gówno głupie. Ej. Nie zrobię tego jednak. Bym dał ten pas tutaj, ale musiałbym... Czy tak patrzę? Nie, to będzie źle. Rydy szmata. Ty, jak ja mam full? Miałeś kiedyś fulla na łeb? Ej, czekaj, z rękawiczkami to lepiej, czy z nożem? Z rękawiczkami, wydaje mi się. Przed chwilą miałeś? Ty, od razu Silvera wbije? Czy to będzie na przykład... No, chyba winek niestety. Zobaczymy co dalej. Ej, co w dupę? Dobrze jest. Chciałem zobaczyć co dalej, nie? Krwawe łapy.
Szlecik drugi. Szczerze, czy jest gdzie go zapodać? Kolejny ptak. Ale chyba... Ty w sumie? O ja pierdziele, ty. Szczać mi się zrobił, co widzowie, nie ogarniam. Jakieś problemy ze szczalnikiem. Potek fioletowy był? Kurde, ja mogłem na nóż. Ale to i tak chyba win, czy nie? No na tym etapie to już tam paść nie mogę. No zobacz, co się dzieje. Koniec. Co, będzie jakaś dywizja? No jak brązda? A, czyli nie ma dywizji, jest po prostu brąz ciągle. A, każda inna postać, okej, dobra. Idę się wyjszczeć z tej okazji. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę! Obudźcie się, Polacy! Husaria!